Witajcie! Dawno nie było żadnych unboxingów z AliExpress, a paczuszki jakiś czas temu przyszły, jedna znowu do paczkomatu. Przyszły przed świętami, ale jak wspominałem wam w jednym z poprzednich filmów, zrobiliśmy sobie z żoną mały city break. Były tanie loty Ryanairem do Gdańska, więc zdreptaliśmy cały Gdańsk. Trochę Sopotu. No, jak zwykle żona mnie przyczołgała piechotą ile się dało. Ale co, zwiedziliśmy to nasze. Gdańsk bardzo ładnie przystrojony. Podobno najpiękniejszy rynek. Znaczy najpiękniejszy rynek. Najpiękniejszy jarmark na rynku w całej Polsce. Aczkolwiek tu bym polemizował. Wydaje mi się, że wrocławski dużo ładniejszy, a przynajmniej dużo bardziej zorganizowany, uporządkowany. Tam miejscami była taka drobna, że tak powiem, chałtura. No i można by powiedzieć, że nawet stoiska z AliExpress, bo dużo chińskiego chłamu. Ale bardzo fajne były churrosy. Inne specjały, te nawijane takie ciasta naleśnikowe. No i niestety trochę się strułem, bo tego słodkiego, tłustego się objadłem. A na koniec jeszcze byliśmy na 32 piętrze w Oliwia Star. W Gdańsku Oliwa, najwyższy budynek w całym Gdańsku. No i na trasie widokowym jest ta bardzo fajna knajpa. Pizzeria, włoskie jedzenie. No i było parmigiana, czyli bakłażan zapiekany z serem. No i to takie, jak pamiętam ze swoich dni młodości, jak pracowałem w greckiej restauracji w Stanach. Czyli bakłażan w takiej panierce, w jajku, no tak jak schabowy zrobione. No i zapieczony pod serem, z sosem pomidorowym, z innymi warzywami. Tylko drobny szczegół, nie zwróciłem uwagi, że tego jest pół kilo. Więc jak wciągnąłem całą porcję, do tego jeszcze sałatkę grecką, bo wydawało mi się, że to nie będzie główne danie, bardziej jak przystawka. No to niestrawność czuję jeszcze do dzisiaj. I niestety alkohol nie pomaga. Także na razie jakieś delikatne potrawy, chia siemielniane. I trzeba się doprowadzić do porządku. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy prawdopodobnie zegarek, który dzięki wam, a na pewno jednej osobie, która skorzystała z mojego kodu polecającego i zarejestrowała się na AliExpress po raz pierwszy, zyskałem kupon promocyjny na $5 i mogłem go kupić za $6 zamiast 11. Oczywiście osoba, która skorzystała z kodu, też skorzystała, bo dostała dla odmiany $19 w kodach promocyjnych. Więc jakby ktoś z was jeszcze nie był zarejestrowanym użytkownikiem AliExpress, to warto skorzystać. To jest ten kod, który jest tu pod spodem. Trzeba go wprowadzić w odpowiednim miejscu w aplikacji, który widzicie na ekranie. I też możecie zyskać $19. Ja zyskam 5. Także owopólna korzyść. Będę bardzo wdzięczny. A co do zegarka, to taki oto smartwatch. Ekran 1,3 cala. Data transmission Bluetooth 4.0. Rozdzielczość 240x240 pikseli. Czas ładowania około 2 godzin. I co? I to właściwie wszystko z opisu. Kolor gustowny czerwony. Tu mamy nasz zegarek. Ładowarkę. Mam nadzieję, że trochę lepiej to działa niż opaska Mi Band, bo Mi Band jest o tyle upierdliwy, że żeby naładować, trzeba wyłuskać ten moduł zegarka z bransolety. Zakupiłem na AliExpress taką ładowarkę, którą się jak klips przypina, ale niestety jeszcze czekam na dostawę. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dotrze. Z drugiej strony, jak na razie od 2 tygodni ładowałem może 2 razy. Więc nie ma problemu, że to się robi za często. Ale mimo wszystko z czasem ta opaska pewnie się rozciągnie, będzie trzeba kupić nową. Tutaj się dopina w ten sposób i jak widać, jak się dopnie bransoletę, to nie powinno to niczym przeszkadzać. Zresztą zobaczmy, gdzie jest góra zegarka. Podejmiemy tu, gdzie jest kółeczko takie małe, to jest spód, w którą stronę zegarek zapinam. Bransoletę z tej strony, klamrę z drugiej. A chyba nie ma to znaczenia, jak coś zawsze można przyłożyć. Tu mamy
suwak taki. Op. Bardzo wygodnie. Teleskopik się odsuwa taką dźwigienką. Nie trzeba kombinować z nożyczkami, z nowem, co z reguły prędzej czy później prowadzi do uszkodzenia bransolety. I teraz druga. Ja mam nadzieję, że jest przynajmniej trochę naładowana i wam pokażę, jak działa. Zapinać na rękę czy nie zapinać? Przyłowy tylko, byście zobaczyli w porównaniu do Mi Band. O, proszę bardzo. Ale zobaczmy, czy da się włączyć. I chyba się nie da włączyć. Przynajmniej nie w żaden oczywisty sposób. Powiem tak. User preparation, quick charging, positive Android, BT, bracelet connection. Dobra, wygląda, że trzeba jednak najpierw naładować. To zrobimy tak. Podepnę do ładowarki, a w międzyczasie otworzymy drugą paczuszkę i mam nadzieję, że w międzyczasie się naładuje na tyle, że będzie można przynajmniej zobaczyć podstawowe funkcje. No jak widzicie, bardzo wygodny ten klips. Ok, tylko gniazdko. Dobra, zegarek się ładuje, co zakomunikował obrazkiem ładującej się baterii na ekraniku. Folijka nam się przykleiła do stołu w międzyczasie. Zegarek to przyznam szczerze, był impulsywny zakup, ale zawsze będzie bardzo fajny prezent dla kogoś. A tu jest bluza dla syna. Dostał od chrzestnej, właściwie od Mikołaja, pod choinkę bardzo fajną żółtą bluzę z Allegro, z tym, że lekko przydłużą, także będzie dopiero za jakiś czas, a stwierdziłem, że zobaczę, czy czegoś podobnego nie znaleźlibyśmy na AliExpress. No bo to akurat przy zamówieniu przed świętami, myślałem, że tak w ciągu 2-3 tygodni powinno dojść, więc na zimę jeszcze jak znalazł i oto jest. No i tylko jak tu rozciąć paczkę, żeby nie rośnie zawartości. Ostatnio tak zrobiłem, no nie powiem, co sobie kupiłem w Lidlu, ale przy rozpakowywaniu, przy odcinaniu metki wyciąłem sobie dziurę w kroku. No, powiedziałem, co kupiłem sobie. Więc kupiłem sobie bieliznę i wycharatałem dziurę w kroku. O, także jest z małym wywiecznikiem. A oto bluza. Mam nadzieję, że z kolei nie za mała. Błyskawiczny z modnym sloganem, ale myślę, że najlepiej jak przymierzy. Tymon, zejdziesz na dół, ale nie zaraz, już znacie to zaraz u nastolatków, zaraz czyli za pół godziny albo chwilę dłużej. Chodź, mam coś. Jakie zaraz? Zaraz, tylko duża bakteria. Moment. Nowy czas zmierzymy. 17:59. Może dzisiaj będzie rekord. W czasie zerknę na zegarek. Jak to ładowanie? Nie reaguje na dotyk. Czekamy. No nie może być. 5 minut. Tak szybko jeszcze nigdy nie było. Co jest? Przekładaj bluzę.
A jaki to rozmiar? To była chyba M-ka. Mam nadzieję, że dobra. Ona jest taka sama jak ta żółta? Tak mi się wydaje. Tylko nie wiem czemu, ale taki jakby inny materiał jest. Wydawało mi się, że tamta bardziej bawełniana była. No bo to jest 10% bawełny. Tylko chyba ten sam rozmiar. Ale co, tam też miałeś przykrótkie rękawy? No. Aha, reszta dobra, tylko rękawy krótkie. No. Wstań tu. A, czyli tamta nie była za duża, tylko rękawy za krótkie? Tak mi się wydaje. Nie, ale są dobre. No patrz. Dobra, najwyżej dla mamy będzie. No. To zabieraj na górę. O, to ja biorę zegarek. Ale niestety, bye bye, jeszcze się nie naładował na tyle, aby dało się cokolwiek z nim zrobić. Jakby muszę naładować powolnie, podejrzewam przez godzinę, dwie i dopiero wtedy będziemy mogli go potestować. Chociaż nie. Teraz się znowu włączył i znowu zgasł. Dobra, nic z tego nie będzie. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A jakbyście chcieli taką bluzę, tudzież zegarek, to linki oczywiście znajdziecie poniżej.